Jakub Kucmer i jego długoletnia partnerka Karolina Zagozdon staną na ślubnym kobiercu. To pytanie zadaje sobie wiele panów przystojnego modela. Mister Polski 2017 postanowił zdradzić nam swoje plany. Czy w jego życiu, poza karierą aktorską i zmaganiami na parkiecie w programie Taniec z Gwiazdami, szykują się inne zmiany? Kariera Jakuba Kucnera nabiera tempa. O Misterce Polski 2017 jest coraz głośniej, a wszystko za sprawą nowych wyzwań, jakich podejmuje się model. Tej wiosny fani mogą kibicować mu podczas zmagań na parkiecie programu Taniec z Gwiazdami. Ponadto, celebryta właśnie dołączył do obsady serialu M jak Miłość, gdzie wciela się w postać policjanta Rafała. Przystojny model jest idolem wielu Polek. Niestety, jego serce jest już zajęte przez piękną Karolinę Zagozdon. W przeszłości próbowała swoich sił jako modelka. Brała również udział w wyborach Miss. Obecnie zajmuje się biznesem. Jakub Kucmer bierze ślub. Mister Polski o planach na przyszłość. Kucnera poznała podczas wyborów Mistera Polski 2015. Wtedy jednak nie zaiskrzyło między nimi na tyle, by zdecydowali się być razem. Uczucie przyszło dopiero później, gdy spotkali się ponownie po pewnym czasie. Połączyła ich działalność charytatywna. Oboje bowiem angażowali się w pomoc na rzecz Afryki. Pani Mistera z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek informacje na temat jego planów ślubnych. Postanowiliśmy więc zapytać go o ślub z Karoliną Zagozdon. W rozmowie z Plejadą uchylił rąbka tajemnicy. Ostatnio dosyć często ludzie mnie o to pytają. Najpierw jednak chciałbym się zaręczyć. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić jeszcze w tym roku, powiedział Jakub Kucner. Pani Kucnera i Zagozdon powinni więc uzbroić się w cierpliwość. Muszą liczyć na to, że celebryci podzielą się ze światem radosną informacją. Para unika rozgłosu i rzadko wypowiada się na temat życia prywatnego. Postanowiliśmy zaryzykować i dowiedzieć się więcej u samego źródła. Nie chcę zdradzać dokładnej daty. Jeżeli to zrobię i usłyszę tak, na pewno się tym pochwalę. Teraz tylko tyle mogę powiedzieć, dodał tajemniczo.